Hej, witaj wszystkich, z tej strony Gamera, to jest kolejny odcinek z gry Alien Isolation, opcja izolacja. I utknęliśmy ostatnio w tym momencie, w którym tak często sobie umierałem, albo w ogóle nie mogłem znaleźć drogi. Na szczęście znalazłem solucję tego na internecie i teraz się do tego zastosujemy. Jeszcze przy was, bo jakoś nie chciało mi się robić tego później, dlatego zrobię to przy was. Dobra, czyli tak, wyciągniemy sobie, mamy ten miotacz płomieni w razie czego na tego frajera? Mamy. Dobra. Idziemy w lewo. Stąd. Nie wiem, czy musimy się skradać, w razie czego się poskradajmy. A może jednak nie, może trochę to przyspieszmy, póki go nie słyszymy. Tutaj? Gdzieś tu powinno być przejście na tak zwaną klatkę schodową. Nie wiem, czy dobrze poszedłem. Chyba, że to tutaj miałem pójść. Probably. Tak? Jest tu otwarte? No, zamknięte drzwi tu są. O! Udaj się do serwerowni. Fajnie! A jak? Może tam mi się skrypt aktywował. Ale umrę. Ja nie chcę, żeby to był kolejny odcinek zbłądzenia. Spierdzielę. Fuck. Frajer. Prawdę tego nie chcę. Na solo? Pierdzielaj, gościu. Dobra. Siema. A ona go ją zabije? Ty zabiła ją! Ja mogę ją przeszukać teraz. Ona ją zabiła na moich oczach, co jest? Ale faza. Ja pierdzielę. Ej, no bo czaty, ja kurde nie wiem gdzie ja mam iść, no co jest? Wczytamy sobie tą grę oczywiście. Przejść na schody w lobby. To są te drzwi? I dobra, ten odcinek to będzie dosłownie szukanie wyjścia. Dobra, ja pamiętam, to trzeba było tutaj wejść i kliknąć sterowanie drzwiami. Okej, to pamiętam. Też pamiętajcie, że ostatni odcinek był bardzo dawno temu. Boże, jak się bugują dźwięki. Klikamy tutaj. I tutaj się wchodziło tutaj i sterowanie drzwiami. Mogę zapisać? Nie, nie mogę. Dobra, spoko, to ten punkt mamy za sobą. Klatkę schodową, korytarz oraz magazyn. Siema. Zauważysz kolejną konsolę. Czekaj, dobra. Okej, jak tylko przejść przy drzwi na kolumnie, na środku znajdziesz konsolę aktualizacji mapy. Okej. W trakcie chodzenia po schodach zauważysz kolejną konsolę, spoko. Czyli to jest ta tutaj. Okej, i teraz gdzie? Po aktywacji skręć w prawo przez tamtejsze drzwi. Czyli tutaj. Pierwsza blokada i to jest blokada konserwacyjna. I to jest ta po prawej tutaj.
Tu to świeże części, to nie potrzebuję. Zajnictwo i blokada. Dobra. Spoko. Po zablokowaniu tej części możesz udać się schodami na wyższy poziom. Po wejściu wyżej po prawej stronie. Musimy iść schodami na górę teraz. O, Android, dobra. Ale właśnie wiedziałem, że ona tamtego Humanza zabije. A ja się nie chcę poznać, gościu. Świecą ci się oczy, takim się nie ufa. Terminał z dziennikami tu powinien być jakiś. Skręć w lewo, a dotrzeć do drzwi. Po prawej stronie będzie konsola. Okej, dobra. Swoją drogą, to ja bym sobie apteczkę wykonał. I wziął miotacz ognia. Dobra, inicjujemy blokadę standardowo. Dobra, co oni napisali? Po zablokowaniu tej części możesz udać się schodami. Dobra, to czytałem. Ostatnia blokada jest zamknięta serwerem. Wróć do drzwi po prawej. Czyli do tych. Zejdź. Jezus, coś mi dał suba teraz. Dobra. Otwórz się za pomocą. Dobra, skipniemy sobie, podejdź do terminału na biurku i... Tutaj muszę podejść. Dobra. Ricardo Milos to jest. Siedem, siedem, osiem, trzy, dobra. Siedem, siedem, osiem, trzy. Siedem, siedem, osiem, trzy. Halo? Wybierz list, halo no. Kurde no! Ku. Za inicjuj blokadę. Mogę się tu schować? Wejdź do serwerowni i przejdź serwerowni i przejdź korytarzem prosto. To może nie tędy, bo to jest... to tak wariuje, że... Dojdziesz do pokoju po prawej stronie, gdzie znajdziesz konsolę do aktualizacji mapy. Kumple? Chyba kumple. Gdzieś tu powinna być konsola do aktualizacji mapy. Tam jest, dobra. Użyjmy sobie tego. To jest jeszcze kontenerek do użycia. Bez takiej muzyki. Okej? Bez takiej muzyki. Dobra. Okej, okay. Przejdź do centralnej części korytarzem. Idź prosto.
Nie chcę tego powtarzać. Nie mów. Nie mów, że ja słyszę save'a. Nie mów, że ja słyszę save'a. Jezus, słyszę save'a. On jest za mną. Wiesz co? Może chodź po prostu na solo, ja cię odstraszę, frajerze. Ale... omijajby odprogować drzwi za pomocą kalibratora, dobra. Tu wchodzimy. Tego sobie przeszukamy. Mamy save'a, to ja się czuję bezpiecznie od razu. Przejdziemy tędy? Przejdziemy. Tam jest. Who the fuck are you, gościu? Co? Bitka? Bitka, frajerze? Jezu, ale tu się Jak się dźwięki bugują? Nie, tylko nie ty. Chyba trup. No, trup, dobra, to ja sobie wczytam gierunie. No bo zaatakowałem go miotaczem ognia, kurde. Przynajmniej nie muszę... O, mam od nowa ten. To jest tak, czy tu mi pokaże mapa cokolwiek? Tak. Przeszukajmy sobie tego ziomka. O, amunicja, bardzo dobrze. Tu mam zamknięty. O, on jest za tymi śmiechami, jest frajer. Strasznie coś hałasuje. My kumple. Anuluj. Anuluj. Możesz przestać kręcić. Bo wiesz, on jest za tobą. Ona się kręci śmigłem, kiedy... Czy ja dobrze w ogóle poszedłem? Nieźle poszedłem. Znaczy tutaj sobie też posiedzę. Czemu tu cały czas jest ten alien? Gdyby go tu nie było, ta misja byłaby o 50% łatwiejsza. Ja sobie poodblokowywuję to przejście. Nie, anuluj. Anuluj, on jest za mną. A, jestem spocony cały. Śmietnik jest za mną. Gdzie się pojawisz, kutasiarzu? To jest gdzie?
Co? Dobra, dobra, dobra. Co? A nie mam save'a. Jak? Ty spierdziela stąd. Którędy? Dobra, ja sorry, muszę uciec. Uciekaj prawą stroną, dojdziesz do drzwi pokazanych na zdjęciu, czyli tutaj. Nie tutaj. Może nie tutaj też. Czekaj, gdzie? Ucieknij sobie pop... Gdzie? Ile ten odcinek trwa? 17 minut, przez tego nikt nie obejrzy. Ja tędy nie przejdę. Gdzie? Tam! Tędy sobie przejdziemy. Co ty tak jęczysz, kobieto? Przecież to tylko obcy. Dobra, i teraz kierujemy się w lewo. Spoko, myślałem, że ten alien będzie bardziej agresywny teraz. Mogę przejść. Gdzie był zapis? Legenda. Tu i po lewej. Może ja po prostu pójdę save'nąć teraz. Tutaj? Dobra, czaci, ja wam, czaciki, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek bardzo intensywny, trochę z pomocą jakiejś solucji, jakiejś Wikipedii, mam nadzieję, że wam się podobał. A ja z wami żegnam, mówi do was Gabor i zapraszam na odcinek z kilku godzin do tyłu z SCP Ultimate Edition. A ja z wami żegnam, mówi do was Gabor, sociale w opisie. Cześć, cześć.